Siemanko, ja jestem Justek, witajcie na moim kanale, a to jest wasza ulubiona seria, czyli Akcje Widzów, które ja oglądam, oceniam, wy możecie wygrywać spoko nagrody, no i wszyscy są... Wszyscy są zadowoleni, ale co tutaj mi wyskoczyło? No w sumie wydaje mi się, że dałoby radę to załatwić. Także idźmy po niego. No dobra, no to teraz idę po Krzycha i mam nadzieję, że zgodzi się wziąć udział w mojej serii. Dobra, tutaj ten, tutaj gdzieś chyba pokój, to jest chyba pokój Krzycha, także pukamy. Justek! Słuchaj, Krzychu, jest sprawa. Nagrałbyś ze mną odcinek? Bo moi widzowie pytają. No to chodź, chodźmy, dobra? Ocenianie widzów? Tak, Akcje Widzów. Skąd wiedziałeś, oglądasz? Raczej. I dobra. Subskrybuję. O, no dobra. Dawać. To lecimy. Chcieliście Krzycha? No to jest. Witam cię serdecznie na moim kanale. W końcu się doczekaliście. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz ten guzik subskrybuj. Wędruje tam, jak mówi Lord. I czerwony guzik wciskacie, a my zabieramy się już za robotę. Ale jeszcze chwila, chwila. Musimy pozdrowić kilka osób, bo jest taka tradycja na moim kanale, że pozdrawiamy najlepsze komentarze. Justek Kozak, Radek Kalosz, Kajtek, dzięki wielkie, pozdrawiam cię serdecznie. Next, next, next. Ta seria jest mega. Pozdrowisz? Pozdrawiamy. Miłosz Woźniak, trzymaj się serdecznie. Kacper, mordeczko, chciałeś pozdrowienia, no to masz ode mnie i od Krzycha. Ola, Dziukola, pozdrowisz? Znaczy, to akurat chyba do ciebie pytanie. Do mnie, ale chyba się nie obrazi, jak pozdrowimy ją razem. Nikt mnie jeszcze nie pozdrowił, no to proszę, pozdrawiamy. Pierwsze pozdrowienia i to jakie? Oskar Dalkowski, pozdrowisz? Oczywiście, że jest to najlepsza seria Justka. 20 tysięcy sub do końca wakacji? Wydaje mi się, że we wrześniu damy radę. Do końca wakacji ciężko, bo koniec wakacji jutro, ale we wrześniu lecimy. A na koniec pozdrowień pozdrawiamy wszystkich, którzy w tej chwili są tam w kolejnych pokojach, bo znajdujemy się w tej chwili na pierwszym obozie, moim obozie Trenuj z Krzychem i jednocześnie Trenuj z Justkiem, bo Justek odpowiada tutaj również ze mną razem za freestyle. Dziękuję też za zaproszenie na ten obóz, jest bardzo fajnie. Jeżeli chcecie być za rok, no to myślę, że o wszystkim dowiecie się po prostu oglądając nasze kanały wspólne, no a teraz bierzemy się do pracy. Aha, no i bym zapomniał, to jest 9 odcinek tej serii, dlatego powinniście wbić 900 łapek, ale ze względu na to, że mamy takiego gościa specjalnego, no to wydaje mi się, że 1800. Nawet jak 2000. Nawet jak 2000. Wciśnijcie ten guziczek. No, klikajcie. No i co? My zabieramy się za oglądanie. Okej. Na początek dziewczyna, fajny rainbow, na początek rainbow. Klasyczny. Popatrz, żonglerka, spoko. No, tego też uczymy tutaj na obozie. Slap, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie mógł, że trafić poprzeczkę. O, no. To są te umiejętności. Akcja numer 2, klasyczny helikopter. Jaka piłeczka, widzisz, poznajesz? A, poznaję, chociaż to widać, już... że swoje już w życiu przeżyła. Tak. No widać, że nie leży na półce. Ale to jest to, co dokładnie wczoraj robiliśmy na obozie, czyli helikopter, pompka, tam jeszcze dokładaliśmy przysiady. Dokładnie to. Mięśni jeszcze tam dużych nie widzę, ale myślę, że ma czas. Nie, jeżeli no, zrobi tutaj tych pompek... Wyrobią się bez problemu. Mi się co wydaje. Najmniej 10, a czekaj, no chyba, że faktycznie ich zrobi, nie, dwie. Ale tutaj coś jeszcze jest, spokojnie. Nie, dobra. O, to też mój reprezentant, no, popatrz, dziękuję, dziękuję bardzo. Oj, to... O, Elta. Cofnij to, bo to jest mój pro reprezentant. Turbo freestyler, pokaż go jeszcze raz. To nie są przypadkowe triki, to nie są przypadkowe. Lemestat, tak? Tak. Elta z przełożeniem, no. I to tak ładnie wyciągnięte, bardzo ładnie wyciągnięte. Nie, ale fajnie, tutaj ważne jest to, żebyście zwracali uwagę, jak pewnie kiedyś będziecie się uczyć tego triku, żeby czekać do momentu wyskoku właściwie dopiero po chyba pierwszym obrocie. Tak, po pierwszym kole tak naprawdę. Ale zaskoczył mnie ten oto zawodnik. Nie wiesz, jak ma na imię dokładnie w tej chwili, bo nie wiem, napisane. Nie wiem, ale sprawdzę i... I się tu wyświetli, bo ja na przykład nigdy Lemestatwa nie robiłem. Jeżeli gadasz? Ja robiłem podwójne, to robiłem to zawsze do środka, wiesz, bo jakoś lubiłem robić matwa, czyli do wewnątrz. No to Krzychu, mam dla ciebie wyzwanie na dzisiejszym treningu. Jezu, ja urwę sobie pachwinę. Nie urwiesz. Chwilę kolejny. No, grandowe combo tutaj. Jakiś pana player mi się wydaje. Tutaj też fałka. No, fajnie. Elastiko. No, no, ładnie, tutaj gra, no wiem. Troszkę Seana widzę tutaj, inspiruje się Seanem. Jak się nazywa ten ostatni przeskok, jeżeli chodzi o to, że stajemy na jednej nodze i łapiemy? Wiesz co, nie wiem dokładnie tego nazwy, bo tych movesów jest bardzo dużo tak naprawdę i nie jest to takie nazewnictwo jak trików w erze, tak we freestylu. Ale myślę, że spokojnie w skali od 0 do 10 ja bym już za to dał mu mocną siódemkę. No, siódemka, nawet siódemka, ósemka. Szkoda, że wakacje się kończą, ale w takim razie cały rok szkolny, potencjał. Jeżeli to oglądasz w tej chwili, to serdeczna łapka w górę dla ciebie i myślę, że 9 jeszcze w tym roku. No, także lecimy dalej.
znowu Nextel, trzymanie piłki na karku. To jest taki chyba jeden z pierwszych trików, które ja też się uczyłem, jak byłem mały, właśnie ściąganie koszulki z piłką. Nigdy nie byłeś mały. Nie no, kiedyś byłem. 7 lat temu, 8 jak zaczynałem, to... No proszę, patrz, leci dookoła świata, tutaj może troszkę by popracować nad dwoma nogami, o, ale po samych kapkach. Tak, widać, że już team gejścik, pumki, wow, trzy aktatwy, no. Dzięki. To ja bym miał problem teraz robić. A? Tutaj ambasadorka chyba, nie? Ambasadorka mojego programu Turbo Freestyle, zresztą widziałem, ten film jest u mnie na Instagramie, właśnie, na właśnie, tym. Właśnie też widziałem. Nie no, pięknie wymiata. Oj, tutaj też już grubo, lat w kombo. Cztery hopy i mat wszedł. Amat. O tak, Amat, przepraszam. I patrz, jeszcze leci z BKTW. Troszkę go szarpie na boki, ale widzę, że tutaj... Ale kamera podąża. Popracuje. Właśnie, faktycznie kamera podąża, tak, zwróciłem uwagę, więc ktoś stoi cały czas i obserwuje, ale klasa. Chyba, że montaż taki. No, klasa, kombo pięknie. Na poziomie, naprawdę, to już lata treningów takie coś, tak naprawdę. To nie jest początkujący. Kółeczko, prawidłowe wykonanie. Szkoda, że kapki nie są na dwie nogi, tak? Ale to wszystko do opracowania, macie czas, macie wakacje. Myślę, że znaczy wakacje już nie będą mieć, przyszłoroczne. Ale myślę, że warto, żebyś tutaj zwrócił uwagę właśnie na żonglerkę na dwie nogi. I też przy dookoła świata starał się troszkę bardziej tą piłkę podkręcać podczas wyrzutu, bo widać, że jeszcze jest on sztywny. Ale jak na początek, bardzo ładnie. Zabrzmiało, jest on sztywny. Nie jesteś sztywny, jest to samo dookoła świata, ten ruch jest sztywny. Wiesz, nie znasz go, nie wiesz, jaki on jest. Dobra, no, next. Okej. Tutaj niestety głowy nie widzimy. Ale też koleżanka jakaś kolejna, dziewczyna. Crossover wszedł, kapki fajne na wysokość właśnie kolan, we freestyle'u to jest ważne. Tutaj no ta ostatnia kapka troszkę mniej. Ale jeszcze jedną akcję mam, o, tego też się uczyliśmy na obozie, tutaj podbitki także. No, tutaj też będzie. Fajne, no, fajne. To akurat było w odcinku, zaraz ci powiem, w którym. Na razie to gra jak... James Rodriguez, wiem, że to akurat tą, że łapiesz piłkę pod nogę, podrzucasz i uderzasz piłkę w podeszłą stopę, a wtedy ta piłka jeszcze wędruje na... Tutaj nie widziałeś, bo widzisz, klatki to się. Taki napis, że na razie to tylko tyle, a tutaj jeszcze taka prawie, zobacz, akka. No. Ale to jest fajne, dawaj to jeszcze raz, to jest fajne. Dzisiaj to spróbujemy na obozie, okej? Okay? Dobra. Dziewczyno, zainspirowałeś nas do nauki naszych dzieciaków tutaj z obozu i myślę, że spróbują. Czyli najpierw obracasz się, podbijasz piłkę wewnętrzną częścią stopy, czy to jest bardziej palcami? Pokaż mi, proszę. Tutaj ten obrót jest taki kluczowy w tym, wiesz? Zobacz. Raz, dwa, palcami. Fajnie, super. Klasa. Na dwie nogi takie coś, podbijasz jedną, robisz drugą. To jest AK 6500. Tak, to jest tak można ją nazwać. O, ja tutaj, no już ostatnia akcja. Chyba kojarzysz. Znaczy popracowałbym troszkę nad jego koordynacją, widać, że trochę... Nie, no chłopak w tym czasie jeszcze mało chleba jadł, lat temu. Bardzo podobnie jak u mnie. Ale dresik ładny, pan taki komplecik. No tutaj jest charakterystyczna muzyka, bo... Pamiętam, jak wrzuciłeś ten filmik, to było zaraz właśnie po tym, jak NA pokazał się w jakimś programie muzycznym Must Be The Music, coś tak, takiego. Tak, to była piosenka. I kilka dni później właśnie wrzuciłeś na Facebooka ten klip i dlatego tak w sumie w pamięci mi z tych twoich starszych wpadli. Tak, znaczy, wiecie, no dlatego nagrywamy ten film tak późno, bo ja prosiłem o zgodę już kilka lat temu, ale dopiero teraz znalazł tego maila, powiedział, że w spamie niby widział. Ale bardzo się cieszę, że w końcu go odszukałeś, przypomniałeś sobie o starych przyjacielach. Troszkę subów ci przybyło, to mówię, dobra, nagramy już ten film, żeby nie było i... No, aż się zestresowałem, że jestem cały mokry. A widzisz, dziękuję. Ale nie, ale super seria, myślę, że widzowie będą podsyłać jeszcze więcej materiałów. Gratuluję umiejętności, gratuluję turbo freestyle'owych umiejętności freestyle'owych i myślę, że ta seria zawojuje wkrótce internetem. No i to na tyle z akcji. Jeśli się wam któreś podobały, albo macie swoich faworytów, to standardowo w komentarzach piszecie numerek najlepszej akcji, która według was powinna wygrać ten odcinek. No dobra, jeśli chcecie wziąć udział w tej serii, to wysyłajcie swoje akcje na YouTube'a, publiczne filmy z hashtagiem #YouTakeFreestyle oraz Turbo Freestyler. O, to bardzo chętnie, to możecie wrzucać na Instagrama, ja mam taki również profil, na Instagrama. Którym pokazujemy właśnie wasze umiejętności. Tu się pewnie wyświetla. No i co? Czekamy na kolejne wasze akcje. Ale bo oczywiście pamiętacie, że w tej serii nie tylko oglądamy wasze akcje, ale wy również wygrywacie nagrody, między innymi takie piłeczki, również są inne monty, Nike, jest też nawet płyta twoja, Krzychu, twoja płyta jest też do wygrania. Bo mam kilka super takich sztuk od ciebie. Znaczy nie wiedziałem tak do końca, że jestem sponsorem też tej serii, ale znaczy... nie mam z tym żadnego problemu. Ale tam wiesz, tam mój film też był.
No też twój film był, ale twój film jest trochę dodatkowy, także... Nie mam szans z tymi osobami, po prostu nie twoja mam akcja była 11 dodatkowa, także skupcie się na głosowaniu na od 1 do 10. Bo wiadomo, że może byś miał jakieś lekkie szanse, żeby wygrać. Może. Wiesz, jacy są widzowie w końcu, nie? No tyle mi się przykro zrobiło, ale... Wiecie, ja już mam swoje lata. Mój czas powoli przemija. Krzychu już kilka takich piłek ma, także po co mu następna? Mój czas powoli przemija, teraz czas na kolejne młode twarze. Już te, który jesteś rocznik? 9-6. 9-6? No. Ty jesteś 9-6? No. Czyli ty o 6 lat jesteś młodszy ode mnie? No, to by na pewno chodziło. Powoli się żegnamy. Tyle. Pamiętajcie również oczywiście o progu łapkowym, czyli jak ustaliliśmy wspólnie, 2000 łapek byłoby spoko, jakbyście wbili, bo to w sumie to jest duża liczba, ale wydaje mi się, że dacie radę po takim odcinku, po takim bombowym, turbo bombowym odcinku. No i co, wbijajcie również na kanał Krzycha, tam oczywiście też musicie, jeśli nie macie, wydaje mi się, że większość ma oczywiście, już to dawno zrobiła, subskrypcję zostawiła, ale jeśli tego nie zrobiłeś, to teraz wejdź na ten kanał i kliknij dzwoneczek. No dziękuję, bardzo dziękuję. My się z wami żegnamy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.